Cześć, tu Kasia z zespołu Employer Brandingu PwC Polska. Dziś zapraszam Was na kolejny odcinek w ramach wideo podcastu Wybieram FCU w PwC. Dziś wspaniali goście opowiedzą Wam o tym, jak pracuje się w zespole Operations. Mikołaj, Paweł, oddaję Wam głos, opowiedzcie nam coś o sobie. Cześć, mam na imię Mikołaj, pracuję w PwC już od ponad trzech lat. Teraz jestem na stanowisku starszego analityka. Już zajmuję się sprawdzaniem sprawdzaniem naszej pracy i bardzo się cieszę, że, że tu jestem. No to ja zacznę od tego, że ja już jestem ponad 5 lat w całej firmie. Zaczynałem od PWC Legal jako prawnik, jako młodszy prawnik. Aktualnie jestem team liderem zespołu właśnie w FCU. Natomiast dodatkowo rzeczywiście tego jest dużo i firma też pomaga nam się rozwijać, ponieważ ja też jestem pszczelarzem, ratownikiem, prowadzę szkolenia również z ratownictwa. W międzyczasie jestem wykładowcą akademickim z prawa międzynarodowego. A wcześniej tak naprawdę, co jest fajną historią, to byłem badim właśnie Mikołaja, to ja go witałem w firmie trzy lata temu i naprawdę jestem zaszczycony, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. Właśnie o ten yy, wasz wspólny... Yy... Rozdział w FCU, Financial Crime Unit, chciałam zapytać i o tę rolę Badiego. Gdybyście mogli przybliżyć, o co chodzi w tym programie i jak taki Badi pomaga nowemu pracownikowi w naszej organizacji. Program Badiego to jest bardzo świetna inicjatywa, którą mamy w FCU. Nowy pracownik, który przychodzi, może być troszeczkę pogubiony w tym całym korporacyjnym świecie, prawda? F FCU jest jednak częścią Wielkiej Czwórki, także troszeczkę się tutaj dzieje od samego początku. I Badi to jest osoba, która od Dnia pierwszego opiekuje się tym nowym pracownikiem. Pierwsze spotkanie jest ustawione właśnie już pierwszego dnia pracy. Oh, wow, Buddy... to szybko. No tak, chcemy od razu zaopiekować się po prostu tym nowym pracownikiem, otoczyć go troszeczkę opieką i pomóc mu odnaleźć się jednak w tym chaosie korporacyjnym. Buddy po prostu tłumaczy, jak działają zasady, co teraz należy zrobić, przedstawia kolejne kroki, no i po prostu pomaga wdrożyć się w ten korporacyjny świat. Okej, okay, to jest perspektywa osoby, która dostała to wsparcie Badiego, a jak ten program ocenia Badi, który to wsparcie dawał? To jest bardzo fajne, ponieważ każdy z nas, kto dołącza do PWC, do Fc, już szczególnie, ma tego Badiego, tak jak Mikołaj powiedział od samego początku. To jest osoba, do której możemy zwrócić się z każdym pytaniem. Tutaj nie ma złych pytań. Tutaj nawet pytanie, gdzie znajdę kawę, jest tym właśnie pytaniem, na które Badi musi znać odpowiedź. Badi jest takim naszym tutaj opiekunem. On nam pomaga wejść do firmy, poznać właśnie te wartości, o których tutaj mówimy. Oraz całą kulturę firmy. Merytorycznie, później od tego mamy coacha. Tutaj właśnie to nie jest tak, że tylko jest buddy koło nas. My mamy również coachów, którzy pomagają nam budować naszą ścieżkę kariery, budują z nami cele roczne. Natomiast buddy to jest mega fajna, że tak powiem, okazja poznania nowych ludzi, poznania, przywitania ich tak naprawdę w firmie i patrzeć jako buddy, jak jego właśnie podopieczny wzrasta, to jest coś niesamowitego. Ja cieszę się, że tak się poznaliście i że dzisiaj jest okazja, żeby o tym opowiedzieć. Um, ale na dzisiaj, na dzisiejszy odcinek, przygotowałam dla Was naprawdę sporo ciekawych pytań e, i postawię Was teraz w ogniu tego pierwszego pytania. E, a pierwsze pytanie będzie takie trochę ogólne, a trochę szczegółowe, czyli czym Wy tak naprawdę zajmujecie się w ramach zespołu Operation Financial Crime Unit? Co tam się robi? Co to są za zadania? Financial Crime Unit. Uh... Głównie operuje w obszarze przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Z reguły działamy dla dużych instytucji finansowych, często międzynarodowo, i pomagamy tym instytucjom w takich procesach jak KYC, czyli Know Your Customer i Transaction Monitoring. Pomagamy tym instytucjom poznać ich klientów i ocenić, czy prowadzenie, wchodzenie w jakieś relacje z klientami nie wiąże się czasami z pomaganiem praniu pieniędzy, czy też właśnie finansowaniu terroryzmu. Czyli my oceniamy to ryzyko z perspektywy właśnie instytucji finansowej. Brzmi to bardzo odpowiedzialnie. Tak, jest to, jest to przede wszystkim oparte na prawie bankowym, na właśnie na regulacjach zarówno europejskich, międzynarodowych, właśnie przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Tutaj banki muszą spełnić wiele regulacji. I tutaj FCU wychodzi z innowacyjną, tak naprawdę ofertą dla banków. Mamy wiele zespołów, mamy wielu specjalistów. Świadczymy usługi nie tylko tutaj w Polsce, natomiast nasi specjaliści również podróżują po świecie. Przed pandemią chociażby, ja tutaj jestem jednym z przykładów, może później o tym też wspomnimy, natomiast ja latałem do Rotterdamu na przykład do klienta, natomiast wiele osób ze FCU latało do Niemiec, do Austrii, do Luksemburga, do Wielkiej Brytanii, ale z takich ciekawszych wylotów, gdzie ja zawsze zazdrościłem kolegom, to był wylot do Stanów Zjednoczonych dla kilku osób, e, albo do RPA. Nasz jeden z ekspertów poleciał do RPA, do klienta, żeby tam właśnie pomóc im zrozumieć, czym właściwie jest ten AML. Ale najciekawszy wylot, który rzeczywiście 10 osób ze FCU poleciało na pół roku, był do aż Singapuru. I tutaj 10 osób spędziło pół roku w Singapurze, gdzie świadczyło właśnie tutaj nasze usługi jako FCU na rzecz naszego klienta, ale bezpośrednio właśnie w ich biurach. O tę międzynarodowość na pewno was jeszcze podpytam. Mam nadzieję, że macie w rękawie przygotowane kilka, kilka dobrych historii na ten temat. Na ten moment chciałabym jeszcze pogłębić te kwestie odpowiedzialności, no bo brzmi to jak praca, do której naprawdę trzeba się przyłożyć, trzeba ją lubić. Dla mnie... Praca w zespole FCU Operation brzmi trochę jak praca detektywa, czyli wynajdywania takich małych szczegółów, które z pozoru mogą nie mieć znaczenia, a odpowiednio połączone dają już bardziej szczegółowy obraz. I zastanawiam się, jakie kompetencje są ważne w Waszej pracy? Człowiek z jakimi kompetencjami może do Was aplikować i dalej się rozwijać? Tak naprawdę mamy dwa takie wymogi formalne. Tak no, jakiekolwiek studia oraz język angielski, gdyż nasi klienci tutaj są bardzo międzynarodowi, stąd język angielski jest tym mi minimum, które musimy posiadać. Oczywiście każdy dodatkowy język, jaki znamy, niemiecki, hiszpański, francuski, e, ukraiński, jakikolwiek inny, będzie dodatkowym atutem, ponieważ wtedy możemy świadczyć też usługi na rzecz konkretnych krajów. Natomiast tutaj Mikołaj wcześniej wspominał o tej merytoryce, i tutaj nasza firma daje od samego początku pakiet szkoleń. Tak naprawdę ja pamiętam swoje początki. Ja przychodząc do, do PWC Legal wtedy nie miałem pojęcia o AML-u. Ja wiedziałem, że coś takiego jest, ale co to jest właściwie? Nie miałem pojęcia. Rzeczywiście to jak mówisz, że to jest taka praca detektywa, to tutaj najważniejszą kompetencją jest... Analizowanie. Czyli, jeżeli ktoś ma smykałkę do analizowania danych, analizowania dokumentów, on się u nas odnajdzie. Mamy osoby po wielu kierunkach studiów. Oczywiście, tak jak tutaj Mikołaj, czy ja po prawie, czy po finansach, będzie nam może troszeczkę łatwiej na początku zrozumieć procedurę. ale każdy, czy to po bibliotekoznawstwie, czy po innych kierunkach, nawet mamy osoby po chemii, po biologii. One świetnie się odnalazły właśnie w naszej firmie. Dlaczego? Dlatego, że od początku mamy pakiet szkoleń. Gdzie poznajemy branżę, poznajemy firmę, poznajemy merytoryczne podejście właśnie do przeciwdziałania praniu pieniędzy. Czyli ten początek, cały pierwszy, nawet miesiąc czasami szkolimy się. Następnie szkolimy się dopiero pod kątem konkretnego projektu. I wtedy dopiero osoba zaczyna tak naprawdę pracować jako ten detektyw, szukać tych informacji, stworzyć strukturę właścicielską i poznawać właśnie te wszystkie zakamarki naszego świata finansowego, gdzie Dużo rzeczy jest ukrytych. Czyli, jeżeli e, jesteśmy ambitną osobą, która chce się uczyć i dobrze mówi w języku angielskim, to FCU, mimo że może być nieoczywistym wyborem, to dobry wybór. Jak najbardziej, jest to świetny wybór. E, ja akurat też poprawię, e, tak jak Paweł, aplikował. prawo, okej. Okay. Tak jest. To tłumaczy PWC Legal. Tak <grywa> jest. Dokładnie. To był właśnie nasz początek przede wszystkim. E, tak jest. Tak samo aplikowałem do PWC Legal. Znalazłem się na projektach właśnie AML-owych i no, przyznam się, że nie wiedziałem o AML-u zbyt wiele. Gdzieś tam prawo bankowe miałem na studiach już, ale no w szczegóły jednak nie, aż tak bardzo nie wchodziliśmy i e, nie było problemu. Właśnie FCU zapewniło mi taki zasób szkoleń, taki zasób wiedzy na sam początek, że całkiem łatwo było odnaleźć mi się w tym, w tym całym finansowym świecie, że tak powiem. Jeszcze chciałbym tylko nadmienić, że oprócz tych wymogów analitycznych, bo to jest bardzo oczywiście ważne w naszej pracy, to osoba, która jest po prostu komunikatywna, jest zaangażowana, na pewno też znajdzie miejsce. U u nas, gdyż oprócz tej takiej twardej pracy PWC bardzo duży nacisk kładzie na umiejętności miękkie, właśnie takie jak efektywna komunikacja czy rozumienie potrzeb innych klientów, bo jest przecież nas całkiem sporo w, w FCU, więc te umiejętności miękkie są jak najbardziej też na plus. Zastanawiam się, czy ten opis to opis e, dobry dla studenta, który szuka e, swoich pierwszych doświadczeń zawodowych. E, czy we FCU może odnaleźć się też osoba, która chce się przebranżowić albo osoba, która chce zdobyć, e, może stawić czoła nowym wyzwaniom e, w dziedzinie AML-u m.in. Jak, wygląda, jak wyglądają możliwości rozwoju też dla osób z kilkuletnim doświadczeniem. I to jest właśnie to, o czym chcielibyśmy właśnie wszystkim powiedzieć, ponieważ oferta całego PWC, właśnie szczególnie operacji, jest nie tylko dla studentów, dla absolwentów, ale również dla osób z dużym doświadczeniem. Ponieważ ścieżki kariery, jakie mamy, które są od samego początku już znane, możemy rozwijać się jako eksperci, jako zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, bycie w procesie. To są właśnie ścieżki, które jeżeli ktoś już wie, że chciałby na przykład właśnie zarządzać zespołem, on chce się w tym rozwijać, on już ma doświadczenie, czy nawet z innej branży, to nie musi być branża bankowa, ale zarządzał zespołem, świetnie się u nas odnajdzie. Owszem, dla studentów operacje to jest super kierunek, dlatego że oni na początku, po pierwsze, w operacjach poznają całą firmę, poznają nasze wartości, poznają jak wygląda praca w całym PWC i po roku, po dwóch, Będą wiedzieli, jak chcą się rozwijać, wtedy, w którą ścieżkę dokładnie iść. Zatem ten pierwszy rok, drugi, gdzie oni analizują te właśnie przepisy prawa bankowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy, powoduje to, że rzeczywiście mogą odkryć, jakie mają kompetencje, jakie mają umiejętności, gdzie chcieliby się najbardziej rozwijać. Zatem, czy osoba ma doświadczenia, czy go nie ma, u nas na pewno znajdzie jakąś ofertę dla siebie. A gdybyście mogli mi opowiedzieć jak to w takim razie wygląda ta ścieżka kariery od praktykanta do partnera, jakie są szczeble do, do zdobycia? Jak może wyglądać ta ścieżka kariery w zespole operacji w FCU? Możemy przyjąć narrację, że e, osoba bez żadnego doświadczenia wcześniej w AML-u przychodzi do nas do FCU. Jak już wspomnieliśmy, jest otoczona ze stosowną opieką, czy też przez Badiego na początku, potem przez pakiet szkoleń. Dostaje też osobę coacha, który pomaga jej właśnie. Mm, Określić tak na dobrą sprawę ścieżkę kariery. I to jest ta rola, która pomaga merytorycznie też w wykonywaniu tak, zadań, tak? Tak, tak. Coach już w późniejszym okresie przyjmuje opiekę nad, nad tą osobą, pomaga ustalić swoje. Cele roczne, i tak naprawdę swoją karierę, bo właśnie o to chodzi. Operacje są idealnym miejscem do rozpoczęcia kariery na rynku. Poznajemy rynek, poznajemy tą branżę od samego początku i możemy tak naprawdę zobaczyć dopiero pracując operacyjnie, która ścieżka nam odpowiada. Czy to jest ścieżka zarządzania zespołem, czy to jest ścieżka ekspercka, jeżeli chodzi o właśnie o AML-a. Mamy też. Naprawdę różne streamy, jeżeli chodzi o, o pracę w FCU. Tak jak Paweł już wspomniał, możemy pracować w technologii, możemy pracować w procesie, możemy zajmować się zarządzaniem projektami. I, i tutaj tak naprawdę mamy. Bardzo duży, spokojny czas w operacjach na podjęcie decyzji, co chcemy robić dalej. I kiedy ta osoba już wytyczy sobie te ścieżki kariery, jak najbardziej może się dalej rozwijać i myślę, że Paweł będzie tutaj świetnym przykładem opowieści o, o, tych, o tej dywersyfikacji ścieżek. No po takiej zapowiedzi, Paweł, to słuchamy. No więc tak, przede wszystkim coach odpowiada za, bo też jestem coachem, jako już team leader odpowiadam Paweł, za swoje prawa. Ty jesteś ratownikiem, pszczelarzem, coachem, team liderem, byłeś w Wykładowcą. Jest tak, tego troszkę. To też. Sędzia Chyba musimy jeszcze również. zrobić drugi odcinek o waszych dodatkowych zajęciach. Nie ma problemu, ale o tym też wspomnimy, ponieważ firma też nas bardzo wspiera. Jeżeli ktoś chce się udzielać społecznie, mamy możliwość dwóch godzin w miesiącu na przykład przeznaczyć czas pracy, pracodawca za to nam płaci, możemy udzielać się właśnie w inicjatywy społeczne. Chociażby PWC jest świetnym przykładem, gdzie możemy jako pracownicy udzielać się w takich akcjach jak biznes kontra smog, finanse dla młodych, w których też brałem udział. Mega fajna rzecz, gdzie chodzimy do przedszkola, uczymy dzieciaki nie tylko właśnie jako firma, ale też jako my, pracownicy, chcemy dać coś więcej z siebie, i firma nas tutaj bardzo mocno fajnie wspiera. Zatem każda osoba, która szuka swojego miejsca, PWC, FCU, będzie świetnym, doskonałym momentem, czy do zaczęcia, czy do kontynuowania swojej ścieżki kariery. Coach odpowiada przede wszystkim za to, żeby pomóc nam. Znaleźć tą ścieżkę rozwoju, którą chcemy iść. Operacje są o tyle bardzo fajne, jak tutaj właśnie Mikołaj wspomniał. My zaczynaliśmy jako młodsi prawnicy, bądź jak we FCU, młodsi analitycy. To jest taki podstawowy, e, pierwsze takie stanowisko, na którym możemy aplikować. Następnie z biegiem doświadczenia możemy awansować na analityka, na starszego analityka, i tutaj pojawia się bardzo fajna rzecz, o której na pewno jeszcze, Kasiu, będziesz miał okazję rozmawiać wielokrotnie. Tutaj zaczynamy już decydować, którą ścieżkę kariery konkretnie chcemy iść. Do tego czasu możemy sprawdzać, możemy się uczyć, możemy. Zdobywać dodatkowe zadania z innych streamów, z innych tutaj zespołów, z nimi współpracować, zobaczyć, czy będzie ta chemia przysłowiowa, coś, co nam się podoba, i dopiero wtedy zdecydować, że rzeczywiście ja chcę być tym liderem albo ja chcę być ekspertem. I mamy tutaj właśnie takie streamy jak proces, policy, czy chociażby technologii, gdzie możemy też się przenieść w każdej chwili. Czy jeżeli ktoś nawet odkryje w sobie talent do programowania, gdzie w życiu o tym nie myślał, był po studiach, które nie mówiły o tym, że on będzie programował, może znaleźć właśnie swoje. Ścieżkę, nie wiem, właśnie w technologii. Tutaj może swój talent, który pokazuje na Power BI, na innych językach programowania, systemach, świetnie sobie to przekuć. Mamy fajne przykłady nawet w naszym, na naszym projekcie, e, gdzie osoby były średnimi analitykami, nie do końca czuły AML, ale świetnie odnalazły się właśnie w technologii. Teraz są czołowymi postaciami tych streamów. Zachęcam Was też do sprawdzania poprzednich i kolejnych odcinków, gdzie. Opowiemy więcej szczegółów o streamach, zespołach, o których wspomniał Mikołaj i, i Paweł. Chciałabym jeszcze was w tym temacie podpytać właśnie o tę ścieżkę, bo powiedzieliście, że można przyjść do nas jako praktykant. Potem można zostać młodszym analitykiem, analitykiem, starszym analitykiem, i tutaj już zaczynamy myśleć, czy rola eksperta, czy rola team lidera jest dla nas. Co potem? No i potem właśnie, jak całe PWC, mamy ścieżkę kariery napisaną na samym początku. To jest właśnie podział na konsultanta, to jest ten pierwszy etap, gdzie możemy go podzielić na młodszego analityka, analityka, starszego analityka, bądź tak jak my byliśmy w kancelarii na początku, my byliśmy młodszymi prawnikami, prawnikami i tak się nasza kariera rozwijała. Następnie rzeczywiście mamy tutaj ścieżkę bardziej już konkretną, team leaderską, ekspercką, możemy być ekspertem procesu w technologii. Po tej czynności mamy też tutaj Kilka schodków. Możemy być młodszym liderem zespołu, liderem zespołu albo starszym liderem zespołu, czyli to też rozwijamy z biegiem doświadczenia, z biegiem czasu. Po tym to nie jest koniec. U nas tak naprawdę no, cała ścieżka kariery nie kończy się szybko. Naprawdę, jeżeli ktoś jest bardzo ambitny, ktoś ma duże możliwości, duże doświadczenie, umiejętności i chce się rozwijać bardzo mocno, może dojść aż do partnera. Na tej ścieżce będzie mijał jeszcze bycie menadżerem, bycie później dyrektorem, aż w końcu partnerem, czy to. Jednego streamu, tak jak w Polsce, czy nawet tak jak mieliśmy przyjemność pracy z Cezarym, który jest tutaj na całą prawie już Europę, jednym z partnerów dotyczących ludzi w TLS-ie, czyli właśnie Tax and Legal. Brzmi to jak miejsce, do którego można przyjść i co chwilę odnaleźć jakąś nową, nową opcję dla siebie. Dzięki Wam Wielkie za to, że, że tak szczegółowo opisaliście wszystkie możliwości. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy. Pokazywali to, w jakich kierunkach możemy rozwijać różne kompetencje, z którymi one, osoby do nas przychodzą. E, świetny przykład, osoby, która może analitykiem świetnym nie była, ale, ale w technologii e, odnalazła się świetnie. E, mam pytanie jeszcze do Was. Jak to się stało, że Wy z PWC Legal przeszliście do, do FCU? Czy to była sprawa tych projektów, na które wytrafiliście w kancelarii, że zainteresował Was AML i dlatego postanowiliście spróbować swoich sił też w FCU? Jak to wyglądało? Myślę, że tutaj fajnym przykładem będzie to, że dostaliśmy propozycję rozwoju. Po prostu. Ja dostałem propozycję przejścia jako już team lider zespołu, żeby dostać swój własny zespół. Mieliśmy już doświadczenie na tych projektach AML-owych, więc my się już też sprawdziliśmy, wiedzieliśmy, co to jest. No, Mikołaj, myślę, że zaraz tutaj doda od siebie, bo to jest mega, bardzo inteligentny facet, który świetnie się rozwijał, robił świetne postępy, bardzo dużo akcji społecznych. Również tutaj Mikołaj reprezentował naszą firmę jako PWC na kampusach rekrutacyjnych, czy to na Uniwersytecie Gdańskim chociażby kilkukrotnie, gdzie stworzyliśmy właśnie mega fajne warsztaty dla studentów. Natomiast myślę, że to Mikołaj już. Tak, jak już wspominałem o, o samym AML-u, nie miałem zbyt wielkiego pojęcia na początku mojej, mojej pracy w PWC, ale pracując w kancelarii zacząłem bardzo mocno poznawać ten, ten świat przeciwdziałania prania pieniędzy i po prostu spodobało mi się. Bardzo lubię spółki gdzieś tam wokół tego świata korporacyjnego, zawsze się obracam, jeżeli chodzi o moją wiedzę prawniczą, AML jest bardzo mocno z tym związany i to przykuło moją uwagę i zacząłem zdobywać doświadczenie po prostu w, te, w tej sferze i stwierdziłem, że to jest, to jest to, to jest to, co chcę robić dalej w życiu i, i dzięki po prostu temu, że, że FCU ma bardzo dobre relacje z, z kancelarią, jesteśmy pod jednym szyldem PWC, także tutaj nie było problemu z transferem, bardzo dostałem duże wsparcie z jednej i z drugiej strony i ostatecznie rozwijam, rozwijam się, przygotowuję się, tak jak Paweł, żeby zostać liderem zespołu teraz w FCU, więc naprawdę bardzo dobrze się tutaj odnalazłem. Super, trzymam kciuki za i twój, i twój dalszy rozwój w, w ramach Financial Claim Unit. Cieszę się, że to tak bardzo wychodzi z Waszych wypowiedzi, że to nie jest tak w PwC, że jak ktoś przychodzi i mówi, Chciałbym spróbować czegoś innego, to próbuję gdzieś indziej. Tylko, że mamy naprawdę masę otwartych rekrutacji wewnętrznych, transferów, o których, o których wspomniał przed chwilą Mikołaj, i możemy spróbować swoich sił. Jak spróbujemy i korzysta się, że to nie to, to możemy próbować dalej, do momentu, kiedy, kiedy znajdziemy swoje miejsce. Ja zawsze mam w głowie, jak myślę o ofertach pracy, które są czytowe w, czy w CU czy szeroko w PWC, to mam takie, takie zdanie w głowie, że. To jest tak, że jak chcemy gdzieś pracować w jakimś dziale, w jakimś zespole, to naprawdę trzeba wejść na PWC.pl Kariera, wpisać i to tam będzie. My czasem myślę, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo zespołów mamy w naszej, w naszej organizacji. Zmieniając trochę temat z tego, jak można rozwijać się we FCU, jestem strasznie, ale to strasznie ciekawa tego, jak pracuje Wam się w międzynarodowym środowisku i co to tak naprawdę znaczy. Wiemy już, że język angielski jest w sumie wyżej niż język polski, trzeba mówić w języku angielskim, żeby dobrze odnaleźć się w FCU, że dużo lataliście jeszcze przed pandemią do różnych klientów. Zastanawiam się, jakie ciekawe historie możecie nam opowiedzieć o tym, jak praca w tak międzynarodowym zespole wygląda w praktyce. To może jeszcze dodam jedną rzecz, żeby nie zapomnieć. Co, co fajnego jeszcze, ponieważ tutaj mówimy o naszej firmie, jak ona się rozwijała. Ja ją widzę już od 5 lat. Więc pamiętam, kiedy ja zaczynałem, w FCU było około 100, 150 osób. To jest mega fajna rzecz, żeby sobie zrozumieć, jak, jaka to jest skala. Zawsze swoim studentom mówię, zobaczcie, 150 osób było 5 lat temu. Teraz to jest ponad 1500. Ta branża jest bardzo mocno rozwojowa. Dlatego tutaj możliwości przejścia wewnątrz PWC, żebyśmy mogli rozwijać swoje kompetencje, to jest właśnie to miejsce. Nasi coachowie, nasi dyrektorzy menadżerowie pomagają nam w tym. Tym, że widząc nasze kompetencje sami nam podsuwają. Słuchaj, może spróbujesz tego, a może warto żeby zobaczył, czy twoje umiejętności sprawdzą się w tym zespole. I to powoduje, że my jako tak duża organizacja rozwijamy nie tylko firmę, ale też siebie. Super, że to ci nie umknęło, Paweł, bo rzeczywiście szybkość rozwoju Financial Crime Unit jest często po prostu nie do, nie do opisania. Ja pamiętam, jak obserwowałam rozwój Financial Crime Unit, pamiętam, jak, jak na social mediach świętowaliśmy tysięczną osobę w ramach naszych, w ramach naszych zespołów. Teraz ta liczba jest, jest jeszcze większa, jeszcze większa. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli się zatrzymać. Ale żeby kolejny ważny temat nam nie umknął, międzynarodowe środowiska. Poproszę o informację, jak to wygląda w praktyce. Jak wygląda międzynarodowe środowisko? Przede wszystkim nasze zespoły są bardzo zróżnicowane. Mamy wiele osób. Chociażby na przykładzie mojego zespołu. Ja w zespole mam osobę z Bułgarii, mam wiele osób z Ukrainy, z Białorusi, z Armenii. Zatem tutaj ten przepływ. Mix kultur jest rzeczywiście bardzo duży. My, idąc na kawę, możemy spotkać wiele osób, bardzo fajne historii. Przykładem tego jest chociażby interakcja. Bardzo fajna inicjatywa, tutaj też przez jedną z naszych team leaderek zorganizowana, gdzie nasi pracownicy z różnych krajów, którzy nie są Polakami, prezentują swój kraj dla dzieciaków w szkole czy w przedszkolu. To jest mega fajna inicjatywa, gdzie my widzimy, jak różnorodne jest środowisko, w którym my już sami pracujemy. Ale to jest od naszej strony. Od strony klienckiej, my mamy klientów z całego świata. Ja latałem do Rotterdamu, więc ja się śmiałem do kolegów czasami, że ja latam do pracy samolotem, ponieważ wylatywałem rano w poniedziałek samolotem z Gdańska do Amsterdamu, a w piątek wracałem prowadzić zajęcia dla studentów. Studenci zawsze mnie pytali, panie Pawle, ale to się panu opłaca? Ja mówię... To jest w ramach firmy, więc to jest mega, dla was zawsze się opłaca przyle przylecieć i poprowadzić wam zajęcia. Zatem rzeczywiście tutaj ten wpływ międzynarodowych klientów mamy bardzo duży. Oczywiście pandemia to troszeczkę zmieniła, tych wylotów, wyjazdów jest dużo mniej, natomiast kole, które prowadzimy, przykładowo ja odpowiadam za cztery populacje na swoim projekcie, gdzie ja mam kole cotygodniowe, czy to z Bułgarią, czy z Ukrainą, czy z Gruzją. Zatem przedstawiciele tamtych krajów, tamtych biur. Kontaktują się z nami i to właśnie z nimi współpracujemy, to dla nich świadczymy te usługi. Mikołaj, a jak z Twojej perspektywy wygląda ta praca? Um, takie podpatrzenie tego, jak kolega z innego kraju pracuje albo jaki ma styl pracy, jest wartościowe? Można się czegoś nauczyć? Czy raczej um, coś może po prostu zdenerwować, bo pracuje się inaczej niż Ty jesteś do tego przyzwyczajony? Szczerze, to jest po prostu niesamowite, jaką mamy okazję poznać inne kultury dzięki, dzięki pracy właśnie w FCU. Uh, tak, to prawda. Jakby inne regiony świata mają troszeczkę inną metodykę, że tak powiem, pracy i część miałem okazję pracować z osobami z Portugalii na przykład. Tamten południowy klimat jednak był troszeczkę bardziej odczuwalny, także ta punktualność polska jednak nie była aż taka, aż tak bardzo od linijki. Ale to też uczy właśnie takiego globalnego obycia, że uczy, nauczyło mnie to bardzo dużo, że jakby nie, nie wszyscy są tacy jak ja, że są inne kultury i, i, i szanuję te inne kultury i bardzo fajnie praca we FCO pokazuje, że po prostu możemy się dogadać. Nie patrząc tylko z perspektywy klientów, ale z perspektywy pracowników. W Gdańsku mamy naprawdę bardzo dużo różnych nacji i te osoby możemy spotkać na kawie, tak jak Paweł powiedział. Możemy sobie z nimi porozmawiać, jak tam jest u ciebie. Możemy wymieniać zmienić się doświadczeniami. Bardzo fajną inicjatywą, którą, którą mamy we FCU jest tzw. Language Corner. Ja miałem okazję uczyć się japońskiego z, z native speakerem i to było naprawdę niesamowite. Troszeczkę zainteresowałem się tą kulturą, tym językiem dzięki temu i, i po prostu mogłem się rozwijać też jako, jako ja, nie tylko jako pracownik, ale jako osoba. Więc. Pamiętasz coś jeszcze po japońsku? Ojej, yy, tak. <laughs> <laughs> Ale niewiele, to było już jakiś czas temu. Tylko japoński, czy może jeszcze jakiś inny język? Tak naprawdę jeszcze francuski. E, miałem okazję uczyć się go jeszcze, jeszcze w gimnazjum czy w liceum i w sumie dzięki pracy we FCU troszeczkę e, odświeżyłem sobie ten język, także no właśnie to pokazuje, jak bardzo zróżnicowane środowisko procentuje po prostu w życiu. Mikołaj, nie daj się prosić, powiedz nam coś po japońsku albo po francusku, nawet zwykłe przedstawienie się. A, no dobrze, to możemy, możemy spróbować z francuskim. E, e, m'a Peł Mikołaj? Brzmi jak rodowity Francuz. Że <grymne> <grymne> no, no, no. Czy jest coś jeszcze? Jestem pod wielkim wrażeniem, ale czy jest coś jeszcze w tym międzynarodowym środowisku, w którym bierzecie udział codziennie w, w ramach swojej pracy, co jest takim dodatkowym benefitem? Coś, co szczególnie Wam się podoba? Czy to jest na przykład to, że mało używacie języka polskiego i cały czas ćwiczycie język angielski, czy ten właśnie Language Corner, czy jest coś jeszcze, co wpada wam do głowy, co jest benefitem pracy w taki sposób? To ja pamiętam taką zabawną historię, ponieważ no ja miałem duży problem z angielskim na samym początku. I rzeczywiście tutaj Cezary, który mnie rekrutował, partner TLS-u, no rzeczywiście załamał się, jak słyszał mój angielski, szczególnie ten prawniczy, załamał się. I pamiętam, że przyjęli mi naprawdę przez przypadek, bo mój angielski był naprawdę słaby. Ale po roku spotkałem Cezarego znowu, kiedy mieliśmy podsumowanie roku, i rzeczywiście moja praca analityczna, te umiejętności, które mam, pokazały, że byłem jednym z najlepszych. I Cezary powiedział mi wtedy, pamiętam, jak się spotkaliśmy: wiesz co, Paweł? Żałowałbym, jakbym cię nie zatrudnił, ale ten twój angielski wtedy była tragedia. I rzeczywiście to pokazuje, że jeżeli ja bym sam siebie zapytał 5 lat temu, stary, będziesz prowadził kole po angielsku z klientami z innych krajów, to bym nie uwierzył. Prowadzenie, pisanie maili, prowadzenie koli, spotkań, no. To jest coś, co nas rozwija, coś, gdzie możemy tak naprawdę spróbować rozwinąć nas, nasz język. Tak jak Mikołaj, francuski, japoński. Ja na przykład po ukraińsku też trochę się nauczyłem, właśnie prowadząc kole z partnerami z Ukrainy. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co udaje Wam się osiągać, też w trakcie takiej, takiej codziennej pracy i z ilu dodatkowych możliwości korzystacie. Trochę już zajawiliście temat tych dodatkowych aktywności, które, które robicie. Chcę posłuchać o tym więcej. Co robicie po pracy albo w ramach pracy, w ramach wolontariatu, co pozwala wam bardziej rozwinąć siebie i do czego PWC też was popycha. Hej, zrób to, zaangażuj się w to, jest taka akcja, kolejna. Jakie Wy wybraliście, co robicie w ramach, w ramach swojej pracy takiego dodatkowego? Bo wiem, że dużo. Ja myślę, że Mikołaj może zacząć, bo on ostatnio też może nie będzie chciał się pochwalić, ale zdobył drugie miejsce jako drużyna siatkarska. Oprócz tego, że rozwijamy się językowo, intelektualnie, to PWC bardzo duży nacisk kładzie na sport. E, mamy różne e, sekcje sportowe. Ja akurat jestem w sekcji siatkarskiej. E, I tak, ostatnio mieliśmy, e, mieliśmy przyjemność brać udział w turnieju, e, takim biznesowym turnieju siatkarskim pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami, e, które pracują w Gdańsku. E, zajęliśmy naprawdę bardzo dobre drugie miejsce. No i co jest najważniejsze, to to, że PWC po prostu pozwala nam ćwiczyć, pozwala nam trenować, wspomaga nas też nawet finansowo po prostu w wynajmie sali. Jest to wszystko organizowane gdzieś wewnętrznie w, w FCU. To jest tylko jeden przykład. Mamy bardzo dużo sekcji sportowych, czy, czy to jest piłka nożna, czy to jest skłosz, tenis, naprawdę od koloru do wyboru. Też, jeżeli, jeżeli ktoś interesuje się jakimś sportem i, i po prostu widzi, że spotkał osoby, które też czują to samo to, co on, mogą spróbować założyć taką sekcję. PWC też wspomaga takie osoby właśnie w założeniu takiej sekcji, daje nam dofinansowanie na to, więc więc jest to też y, świetne miejsce, żeby po pracy troszeczkę się poruszać i, i, i być aktywnym. Cieszę się, że pociągnęłam Ci, Mikołaj, za język w tej kwestii. Wielkie brawa, zajęcia, zajęcia drugiego, drugiego dziękuję, miejsca. Dziękuję. Czekam na zaproszenie do Gdańska, chcę to zobaczyć na żywo, jak będzie kolejny, kolejny turniej. Nie ma sprawy, będę pamiętać. Super. Paweł, ja wiem, że Twoja wizyta w Warszawie nie jest tylko po to, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali. coś jeszcze działo, co, co dodatkowego robisz w ramach PWC? W ramach PWC naprawdę bardzo dużo rzeczy. Ja tutaj jeszcze do Mikołaja też dopowiem, że nie tylko mamy sekcje takie stricte sportowe, ale mamy również sekcje... Rekreacyjne, albo jeżeli ktoś startuje w triatlonie, firma też go wspiera, zatem też tutaj mamy możliwość, czy w biegach dystansowych, czy jazda na rowerze, również tutaj wiele jest akcji sportowych. Ja natomiast jestem też ratownikiem. Też tutaj współpracuję bardzo blisko z BHP, naszym tutaj pwc i dzisiaj akurat, skoro miałem wielki zaszczyt tutaj być z wami, stwierdziłem, że połączę przyjemne z pożytecznym i, zorganizo i zorganizowaliśmy właśnie dwa szkolenia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. Zatem tutaj uczymy naszych pracowników jak udzielać pierwszej pomocy i jak to zrobić poprawnie jak wykonać masaż serca jak pomóc ludziom ale to jest jedna rzecz. Natomiast mamy bardzo wiele akcji, właśnie tych społecznych, gdzie firma bardzo mocno nasza się angażuje. Chociażby właśnie ten biznes kontra smog dla dzieciaków. Mamy również finanse dla młodych, czyli tutaj stawiamy również na to, żeby nasi pracownicy wychodzili poza swoją strefę komfortu tak naprawdę, szli do dzieci, szli do młodzieży, szli do innych tutaj grup społecznych. Mamy również inicjatywy, gdzie wspieramy... Uniwersytet III wieku, albo osoby starsze, gdzie mieliśmy bardzo fajną akcję w Gdańsku, gdzie nasi pracownicy robili zdjęcia osobom starszym. I to było bardzo fajne, ponieważ tam przychodziły osoby starsze, oni robili im make-up, robili im fajne, piękne zdjęcia. Później wy była wystawa na ten temat. Bardzo fajna akcja. To są takie inicjatywy na naszym dole, bo te duże inicjatywy myślę, że Kasiu znasz doskonale, nawet lepiej niż ja, gdzie tutaj nasz drogi Adam Krasoń. Co tydzień nas informuje właśnie o kolejnych wielkich akcjach naszej dużej firmy. Te są na takim naszym tutaj poziomie regionalnym. Te akcje są naprawdę warte, warte uwagi, więc cieszę się, że też angażujecie się w te pozapracowe możliwości rozwoju, czy to sportowego, czy wiedzowego, czy też po prostu korzystacie z opcji wolontariatu. Te dwie godziny, które możemy przeznaczyć, to jest naprawdę super czas, który pozwala nam też poczuć się lepiej, że robimy coś dla, dla innego człowieka, dla, dla innej grupy osób, która tej pomocy aktualnie, aktualnie potrzebuje. Z Wami można rozmawiać i rozmawiać, więc zastanawiam się, jak możemy podsumować tę rozmowę? W takim pytaniu, dlaczego warto jest dołączyć do zespołu Operation w FCU? Jeżeli miałbym wybrać jedno słowo, to byłby to rozwój, ponieważ FCU jest idealnym miejscem, żeby się rozwijać i to rozwijać wszechstronnie. Tak jak troszeczkę nakreśliliśmy, dzisiaj oprócz takiej twardej wiedzy merytorycznej możemy naprawdę bardzo rozwijać się jako, jako osoba. Także PWC jest po prostu idealnym miejscem, żeby. W pierwszej kolejności odnaleźć się, odnaleźć swoją ścieżkę kariery i zdecydować, co tak naprawdę chcemy robić: czy to być ekspertem, czy zarządzać zespołem, czy może zacząć programować w PWC. Z drugiej strony, kiedy poczujemy, że chęć zmiany, kiedy będziemy chcieli jednak przenieść się do innej linii serwisowej, PWC nam po prostu to umożliwia i co więcej wspiera nas w tym. Także jest to idealne miejsce, żeby po prostu odnaleźć siebie na rynku pracy. I próbować swoich sił w różnych, w różnych zespołach. Paweł. Jedno słowo bardzo ciężko wybrać, ale nasuwa mi się też taki przykład mojego członka zespołu, radka, który powiedział nam po trzech miesiącach dołączenia do naszego zespołu, do całej firmy, że on się czuje jak w rodzinie. I słowo rodzina, myślę, że to jest właśnie ten kierunek, w którym możemy się odnaleźć w operacjach, ponieważ tak jak w rodzinie, będziemy się czegoś uczyć, tak jak Mikołaj wspomniał, ten rozwój to jest coś naprawdę ważnego. Będziemy mieli trudne momenty, te łatwe, możemy celebrować również nasze sukcesy. Ale właśnie to, że tworzymy zespół, to, że chcemy się wspierać, to, że chcemy się rozwijać i to, że firma również nas wspiera w tym, żebyśmy mieli czas dla rodziny, czas dla siebie i czas na swoje pasje. Jeżeli wy macie jakieś pytanie do Mikołaja i Pawła, śmiało zostawiajcie je w komentarzu. Z chęcią na nie odpowiemy i opowiemy Wam jeszcze więcej szczegółów o tym, jak wygląda praca w zespole Operation w Financial Crime Unit. Dla mnie to była naprawdę ogromna przyjemność Was dzisiaj gościć. Dzięki wielkie za przybycie aż z Gdańska do naszego studio w Warszawie. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się w tym studio, żebyście poopowiadali o kolejnych ciekawych historiach, które spotkają was w najbliższych miesiącach i latach PWC. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przede wszystkim my dziękujemy za zaproszenie. To była naprawdę przyjemność przyjechać tutaj do Warszawy, móc troszeczkę poopowiadać i nakreślić ramy naszej pracy. Mamy nadzieję również, że. Ktoś z was po prostu przekona ten swój strach, że warto złożyć, że warto zaplikować właśnie do naszej firmy, ponieważ tutaj naprawdę możecie znaleźć swój rozwój, swoją przyszłość i to, co wam sprawi największą przyjemność w życiu. I mamy nadzieję, myślę, że z Mikołajem, że jeszcze nie raz się tutaj jeszcze spotkamy, a chętnie odpowiemy na wasze wszystkie pytania.